Witam serdecznie. W tej części porozmawiamy o klasach, a w zasadzie o ich podstawowych przypadkach użycia. Nie będziemy tutaj w tej chwili robić całego kursu obiektowości, tylko jak w ogóle używać klas, bo będzie nam to potrzebne w kolejnych zagadnieniach. No i deklarujemy klasy za pomocą słowa kluczowego klas. Tutaj dodatkowe to słowo internal oznacza, że jest to wewnętrzna dla naszego tutaj użytku, wewnątrz naszej przestrzeni nazw klasa i starszej składni, w zasadzie jest to jedyna forma możliwa, że zaczynamy od klamerki. W nowszej składni od C-Sharpa 12 można tutaj już podawać parametry do konstruktora, ale to myślę, że w przyszłości. Natomiast tutaj od razu dodało nam jedno pole i to pole będzie pewną zmienną, która jest przez naszą klasę przechowywane w środku, a od już dłuższego czasu w C-Sharpie można korzystać z właściwości, czyli po angielsku properties, czy też atrybutów, można to też tłumaczyć bardziej na polski, ale to jakby jest wieloznaczne u nas. I ma to taką bardzo, bardzo przyjemną składnię. Jak chcemy tylko zapisywać i odczytywać wartość, to piszemy get ze średnikiem, set ze średnikiem i tutaj możemy pole, które nazywa się wartość, jego wartość odczytywać. No i akurat jest ono intem, jest dostępne publicznie. Czyli każdy, kto będzie chciał skorzystać z tego pola, będzie mógł to zrobić. No i teraz jak takiej klasy użyć? Ano, po prostu tworzymy. Na razie tutaj jeszcze zakomentuję tę część, która jest dodatkowa. Tak. Tworzymy tak jakby nie było tego value na razie. Tworzymy obiekt. Oczywiście tutaj możemy napisać również pełen typ container. O, nawet nie chciałem za bardzo mi podpowiadać tego. No bo tutaj już od razu widać, że w takim wypadku użycie var jest bardzo korzystne, tak? Bo i tak tutaj napiszemy tą nazwę klasy. I to tworzy nam zmienną o takiej nazwie. Tutaj zwracam uwagę też na notację. Z małej litery nazwa zmiennej. Wielkiej litery nazwa klasy. I wtedy nie mamy problemu z nazewnictwem. Jak mamy klasę, jedną zmienną tej klasy, to nazywamy ją tak jak klasa, tylko że zaczynamy z małej litery pisać. I tutaj ta składnia jest dosyć ciekawa, bo pozwala od razu dla konkretnej wartości utworzyć wartość i no, za chwilę będziemy z niej korzystać. Tak? Słowo kluczowe new służy właśnie do tworzenia nowego obiektu takiej klasy. I tutaj jest taka zależność, że klasa określa, jak coś jest zbudowane i pozwala na tworzenie konkretnych obiektów. I tutaj mamy jeden konkretny obiekt z małej litery container. I jak chcemy go użyć, no to odwołujemy się do takiego obiektu o takiej nazwie i jeżeli chcemy się do niego do środka dostać, to korzystamy z operatora kropki i tutaj wypisujemy właściwość, a ciekawe, że tak naprawdę już korzystaliśmy z wywołania funkcji, na przykład tutaj, z pewnego obiektu. Może zobaczmy, jak to jest zbudowane. Tak, jest sobie funkcja, która jest akurat statyczna, czyli jest dostępna bez konieczności powołania obiektu konsoli. On jest jakby tworzy nam wywołanie i wywołujemy sobie tą funkcję WriteLine. Jak teraz chcemy sobie przypisać wartość do obiektu, to niestety nie mamy funkcji changeValue, tylko musimy sobie dla tego obiektu container korzystać również z operatora kropki, odwołać się do pola i przypisać mu po prostu wartość, tak jak w normalnym
wyrażeniu i zobaczymy, wyświetlimy sobie tą wartość, tak, i sprawdzimy, że jest 1, 2, zgodnie z tym, co chcieliśmy osiągnąć. Kolejną rzeczą jest tworzenie metod. I tutaj takie dwie metody sobie stworzymy. Najpierw taką specjalną metodę, która się nazywa konstruktor. I to będzie, o właśnie tak. Nazwa tej metody, czyli pewnej funkcji, która jest wewnątrz klasy, to jest container. Taka sama jak nazwa klasy. Ta metoda, tak jak każda funkcja, przyjmuje jakieś parametry. W tym wypadku no, potrzebny jest jeden parametr, nazywający się value, typu całkowitego, i tą wartość przypisujemy wtedy do tego naszego pola na przykład. No, można coś innego robić. Tutaj nam się przestało kompilować, ponieważ ta składnia konstruktora wymusza takie użycie, że po prostu podajemy tutaj nawias i tyle. Jak widać, w składni konstruktora jest tak, że nie mamy określonego typu zwracanego, bo zawsze ten konstruktor będzie zwracał nam nowy obiekt. Więc no to może warto teraz napisać funkcję, która jest niekoniecznie taką, tylko na przykład taką, która no, nie musimy, będziemy modyfikować jakoś nasz obiekt. To sobie weźmiemy o taką funkcję, która nam modyfikuje wartość, którą przechowujemy w naszym obiekcie. No i w związku z tym możemy wykonać tą funkcję. Tutaj konstruktor wywołaliśmy w ten sposób, czyli podaliśmy nawiasy, prawie tak jak normalną funkcję, tylko że poprzedziliśmy to operatorem new. A w przypadku tej metody nazwa obiektu, kropka, nazwa metody i odpowiednia lista parametrów. I to nam zmodyfikuje stan tego naszego obiektu. Obiekty są często używane do tego, żeby tworzyć właśnie pewne przechowalnie stanów, tak? Szczególnie w takich prostych programach służą głównie do tego, żeby przechowywać stan, wykonywać jakieś rzeczy, które są dla tego stanu istotne, no na przykład modyfikacje, jakieś weryfikacje pewnych warunków i tak dalej, i tak dalej. Do tego mniej więcej w bardzo dużym uproszczeniu służą nam klasy. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym pokazać, to że w klasie można używać zmiennych prywatnych i wtedy no na przykład dam tutaj, no niech to będzie prywatna wartość, tak? I wtedy notacja jest taka przyjęta ogólnie, że przypisujemy tą wartość, zaczynamy od znaku podkreślenia i małej litery, a później jest normalnie notacja wielbłądzia, czyli każdy nowy wyraz od wielkiej litery zaczynamy. I co ważne, do tego pola my teraz, gdybyśmy chcieli, to nie możemy się dostać. Tak jak ja napiszę nawet w ten sposób, tak, o, to kompilator mi zakrzyczy, może nawet skompilujmy, zobaczmy, jaki tutaj komunikat będzie na dole, tak, czyli nie jest dostępna ze względu na swój poziom dostępności. Tak, gdybym zmienił na public, no to byłaby dostępna akurat, no tak też nie robimy oczywiście. Natomiast no, nam czasami będą potrzebne zmienne prywatne do przechowywania pewnych elementów. No, możemy ją tutaj zmodyfikować w jakiejś funkcji i na przykład uzyskać później dostęp przez jakąś również właściwość albo odpytać przy pomocy jakiejś funkcji o jakiś wynik wynikający na przykład z tej zmiennej prywatnej. Tak, czyli podsumowując, mamy w klasie pewne atrybuty zmienne, mamy do nich dostęp, mamy możliwość tworzenia zmiennych prywatnych, mamy możliwość tworzenia metod, pamiętam o konstruktorach i to jest w zasadzie podstawowa
jakby funkcja klas takich prostych, których będziemy używać. Jeszcze kilka słów powiem o dziedziczeniu, a w kolejnej części już porozmawiamy o okienkach, czyli o jakimś interfejsie graficznym. A dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subskrybowania i zadawania pytań.